Szkoła muzyczna imienia Fryderyka Chopina w Olsztynie zwykle tętni życiem. Dziś, w czasach pandemii, puste korytarze i sale sprawiają smutne wrażenie. Jednak uczniowie i pedagodzy cały czas pracują nad doskonaleniem gry. Internet jest miejscem, gdzie w tym trudnym czasie przeniosło się muzyczne życie szkoły. Od jakiegoś czasu przyszło nam pracować online, no i okazuje się, że tak też można. Myślę, że wartością tej nauki na odległość jest to, że większa odpowiedzialność spoczywa na uczniu, na jego osobistym zaangażowaniu, rozwoju, planowaniu sobie pracy. I tu pokazują nam się ciekawe cechy naszych wychowanków. Są bardzo odpowiedzialni, bardzo przejęci. Relacja uczeń-mistrz jest bardzo dobrze widoczna w przypadku niezwykle utalentowanego młodego puzonisty Stanisława Dołgania i jego pedagoga Rafała Krause. Puzon jest instrumentem trudnym, dlatego kształcenie zdalne wymagało niemałego wysiłku. Stasiu jest jednym z lepszych uczniów w szkole, z bardziej zdolnych, laureat wielu konkursów, prawda, międzynarodowych i ogólnopolskich. My pracujemy detalicznie. W związku z tym, no, on utwory wszystkie dobrze gra, wszystko umie. Pracujemy nad naprawdę szczegółami, które musimy dopieścić. I tutaj ten przekaz internetowy, no, nie ułatwia sprawy. Podczas pracy online powstały nagrania, które nie tylko wspierały proces edukacyjny, ale też dokumentowały wspólną pracę. Najwięcej problemów przysparzał brak bezpośredniego kontaktu, niezwykle ważnego podczas prowadzenia lekcji gry na instrumencie. Przede wszystkim nie jesteśmy w stanie poczuć tych emocji, które towarzyszą podczas lekcji, która odbywa się w sali. Nie jesteśmy w stanie wysłyszeć wszystkich różnic dynamicznych chociażby. To jest ta różnica. No i dwa, często jest jakaś latencja, wchodzimy sobie w słowo, wchodzimy sobie w zdanie, więc to też często bywa zabawne po prostu podczas prowadzenia tych lekcji. No, myślę, że da się oczywiście dobrze zdalnie uczyć, ale to jest tylko, mam nadzieję, po prostu zastępczy sposób. Normalne zajęcia w salach lekcyjnych, bezpośredni kontakt z pedagogami, dźwięki instrumentów dobiegające zza drzwi klas, koncerty, popisy, a nawet egzaminy. Za tym wszystkim tęskni dziś cała społeczność Szkoły Muzycznej w Olsztynie. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv